Niewielkie, malownicze jezioro, zagubione wśród lasów, nabiera szczególnego uroku w pełni lata. Delikatnie zmarszczona lekką bryzą jego modra powierzchnia otoczona jest o tej porze szerokim pasem owalnych, soczysto-zielonych liści grzybieni, poprzetykanych gdzieniegdzie dużymi, śnieżno-białymi kwiatami, skrywającymi o zachodzie słońca swoje złote środki. Skuteczną ochroną tych skarbów przed ciekawskim wzrokiem są gęste, wysokie trzciny, rosnące na grubym kobiercu z roślin, niebezpiecznie uginającym się przy każdej próbie przedarcia się do wody. Biada śmiałkowi, który spróbuje zakłócić spokój tego miejsca. Podwodny świat roślin i zwierząt zachwyca spokojem i harmonią. Tutaj każda istota ma swoje miejsce i jest cząstką wspólnoty. Wśród porastającego dno mchu wodnego pną się ku powierzchni młode liście grzybieni i grążeli. Nawet płytki przybrzeżny pas jeziora porośnięty trzciną, pałką wodną i tatarakiem jest miejscem stałego przebywania ryb. Rejon ten szczególnie upodobały sobie wzdręgi. Pływają całymi stadami, znajdując wśród trzcin zarówno schronienie przed drapieżnikami, jak i doskonałe warunki do żerowania. Płytkie, porośnięte bujną roślinnością podwodne łąki to królestwo karasia. Jedną z charakterystycznych roślin takich łąk jest osoka aloesowata. Duże, ostrożne liny także przebywają w miejscach zarośniętych, jednak wybierają nieco głębszą wodę. Stałymi mieszkańcami tej podwodnej dżungli są płocie. Mniejsze żerują w przybrzeżnej strefie razem z karasiami i linami. Te najgrubsze przebywają zwykle dalej od brzegu, nawet w parometrowych głębiach. Między długimi łodygami roślin uganiają się za drobnicą wszędobylskie i zawsze ciekawskie okonie. Raki przebywają najchętniej w rejonach twardego, piaszczystego lub nawet kamienistego dna. Są ulubionym pokarmem dużych okoni i linów. Spłoszone ratują się błyskawiczną ucieczką, oczywiście tyłem. W miejscach, gdzie gromadzi się narybek, zawsze można spodziewać się drapieżnika. Zatopione drzewo jak magnes przyciąga stada drobnicy, dlatego jest nie tylko doskonałym miejscem polowań, ale także stanowi naturalną kryjówkę największego jeziorowego drapieżcy – szczupaka. Nie jest łatwo od razu odkryć jego stanowisko, które zwykle znajduje się w plątaninie gałęzi i roślin. A oto on. Ubarwieniem i kształtem przypomina jedną z gałęzi zatopionego drzewa. Kryjówka tego szczupaka to istna forteca.
Jak widać, szczupak czuje się tutaj zupełnie bezpieczny. Szczupak nie zawsze poluje z zasadzki. Często czynnie poszukuje zdobyczy, penetrując podwodne łąki. Rejony dna porośniętego młodymi liśćmi grzybieni i rdestnicą są ulubionym terenem jego łowu. Na bardzo małym obszarze może polować jednocześnie nawet kilka szczupaków. Szczupaki zapuszczają się czasem w najpłytsze przybrzeżne wody, między gęste łodygi, grzybieni i trzciny, aby polować na wzdręgi. Zagubione w lesie jezioro jest magnesem przyciągającym wędkarzy szukających odosobnienia i spragnionych wielkiej przygody, która drzemie pośród szerokich liści grzybieni w ciemnej toni oczek zamieszkałych przez złotołuskie karasie i sędziwe liny. Właśnie zaczęła się wakacyjna przygoda Jacka i Krzysztofa, którzy wybrali się na ryby nad małe leśne jezioro. Zobacz, jeziorko nieduże, ale bardzo rybne. Przy brzegu pas grzybieni. Tej linii karaś jest bardzo blisko brzegu. Wiesz co, Krzysiu, zanęta rozrobimy tutaj może, a potem pójdziemy tam sobie na pomoc. Okej? No. Aby wakacyjna wyprawa mogła zakończyć się sukcesem i zadowoleniem wędkarzy, konieczne jest przygotowanie skutecznej zanęty. Bez niej nie ma co liczyć na brania dużych ryb. Chyba ze dwie paczki zanęty Blady Champion. Zanęta Blady Champion jest gotową mieszanką wielu składników, przeznaczoną do bezpośredniego nęcenia. Ponieważ ma intensywny zapach i smak, przy nęceniu w czystych wodach można ją rozcieńczać innymi, neutralnymi zapachowo składnikami. To znaczy, to tutaj konopie są prażone, dodawane i kopra. Taka mieszanka. Czyli ją powinno się używać w zasadzie bez jakichś dodatków. Ona minimalnie powinna być zwilżona. Wiesz co, to lepiej ją rozcieńczmy, wiesz, dlatego że no to jest jezioro bardzo dzikie, ja nie wiem, czy ona jest przyzwyczajona. Tak, ta ryba to bardzo taka zanęt. Intensywna i ostra zanęta. Tak. Spróbujmy ją złagodzić może biszkoptami. No. Okej? Okay? Dobra, to proponuję dwie paczki. Dwie paczki na dwie, no. To jest 500 gram chyba. Ten pojemniczek. Tak. Małe. Może teraz trochę wiszkowidu. Ona jest już prawie dobra, taka do rzucania nawet. I ją też prawie, że wody nie potrzeba. No zobaczymy, jaką będzie miała konsystencję, jak dosypiemy wiszkowidu trochę.
Mielone biszkopty to doskonały dodatek do wielu zanęt. Nadaje zanęcie lekko słodki smak i nieco zwiększa jej spoistość. Od razu chyba podwójną porcję, prawda? Tak. Czyli dużo konopi. Widać się wyraźnie. No. Alin lubi konopie. Tutaj karasia się łowi, wiesz, w podobnych miejscach jak liny, także. No tutaj jeszcze dobrze będzie dodać trochę kasterów. Zamieszaj trochę i zobaczymy, czy nie jest za sucha. Ona będzie trochę za sucha, wiesz? Biszkop jednak musi mieć trochę wody. Dobra. Ładny zapach. Jeszcze może pęczaku żółtego. Białego. Może grubsza będzie. Odpowiednio spreparowany, gotowy pęczak wędkarski w różnych kolorach jest nie tylko skuteczną przynętą, ale także dobrym dodatkiem do zanęty. Widziałem na pomoście, wiesz, tam resztki pęczaku. Ryba tu być może jest przyzwyczajona, bo ludzie łowią na ten pęczak. Tutaj. Łowią na pewno na pęczak, a ten jest jeszcze takim lekkim zapaszkiem. Ten jest znakomity. A ten się dobrze haczyka trzyma, wiesz? Świetny. Dobra, trochę na haczyk trzeba zostawić. I białego. Naturalnego. Odrobinę. Nie za dużo, bo będzie za treściwa. Ryby wejdą w zanętę. Najedzą się. A my będziemy patrzeć. Ładna sypka, jednocześnie się klei. No, dobra. Najwyżej później dolejemy troszeczkę wody, jakby za bardzo nasiąknęła. No, teraz trzeba porządek zrobić. Pozostawione opakowania po zanętach mogą zepsuć urok najpiękniejszego nawet zakątka. Warto jest więc zabrać je ze sobą, aby nie zaśmiecać łowiska. Ona przynęta. To też cię. No to co, do dzieła. Wygodnym stanowiskiem wędkarskim na jeziorze jest ustawiony za pasem trzcin w oczku między grzybieniami drewniany pomost z ławeczką.
Łowisko wygląda zachęcająco. Przed zarzuceniem wędki trzeba odpowiednio zorganizować swoje stanowisko, aby nie hałasować w czasie łowienia. Każdy hałas zmniejsza szanse na branie dużej ryby. Krzysztof będzie wędkował metodą spławikową. Jego zestaw uzbrojony jest w długi, smukły spławik typu wagler, zamocowany do żyłki za pomocą strzemiączka z drutu i cienkich igielitowych rurek. Takie mocowanie spławika umożliwia szybką jego wymianę, a także zapobiega plątaniu się zestawu w czasie zarzucania. Obciążenie główne zestawu umieszczone jest bezpośrednio pod spławikiem. Pozostałe zaś niżej, na żyłce, w dużych odstępach, aby przynęta opadała w sposób możliwie naturalny. Spławik Jacka zamontowany jest do żyłki za pośrednictwem oczka w jego dolnej części i blokowany śrucinami, stanowiącymi główne obciążenie zestawu. Pozostałe obciążenie w postaci niewielkich śrucin rozłożone jest na żyłce równomiernie, podobnie jak w zestawie Krzysztofa. Tak zmontowane zestawy umożliwiają łowienie z dużych odległości. Są także wygodne przy połowie w miejscach obfitujących w roślinność wynurzoną. Pora na nęcenie, ale najpierw trzeba dowilżyć zanętę, która zdążyła już trochę przeschnąć i jest zbyt mało spoista. Doleję trochę, no ale nie za dużo, na odrobinę. Teraz patrz. Zobacz, niewielka ilość wody, a już całkiem inna konsystencja. Tak. Pięknie się klei teraz. Jakoś, wiesz, jak będzie się ładnie rozsypywać w wodzie? Dobra, do roboty. Trochę robaczków z kasterami. Winy lubią kastery. Kastery, czyli przepoczwarzone białe robaki, stosuje się zarówno jako przynętę, jak i dodatek do zanęt. Na haczyk najlepsze są te ciemne, lżejsze od wody. Do zanęty lepiej użyć jasnobrązowych, gdyż są cięższe od wody i nie wypływają na wierzch. To co, trochę dosypiemy robaczków i kasterów, wiesz? Nie za dużo, zostawimy sobie do strzelania z procy. Dobra, pomieszaj. Dobra, słuchaj. Ja podciągnę, zobacz jak się chyba spławi. Słuchaj, jak będziemy nęcić? W jednym miejscu chyba. Myślę, że tak. Tak. No, tak. Taki obszar o średnicy, nie? Metra, półtora. Tak trochę dalej niż te grężele są, nie? Dalej, bo one chyba tam dalej trochę chodzą jednak. Widzisz, tam się nawet bomby ukazują pojedyncze. Chyba się zaczęły kręcić tak. W tym chlupaniu od razu ryby nie wejdą, ale... Nie, takie nie za duże kulki właśnie, żeby nie za bardzo chlupało. No dość lekka jest. Na łowiskach z miękkim dnem i stojącą wodą kule zanętowe powinny mieć taką spoistość, aby rozpadały się przy uderzeniu o wodę, tworząc chmurę zanęty unoszącą się w toni między powierzchnią a dnem. Kule zbyt spoiste, opadające na dno w całości, mogłyby ugrzęznąć w mule, co zmniejszyłoby znacznie efekt nęcenia. Trochę bliżej to się nic nie stanie, za daleko będzie, nie dobrze.
To starczy jak na razie. A, wiesz jak na jeziorko. Na stojącą wodę. Rozstrzelam jeszcze robaczkami. I w trakcie łowienia, wiesz, postrzelamy trochę. Zobacz, 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 jakie bąble poszły. Zestaw kilku różnych przynęt założonych na jeden haczyk nazywany jest w żargonie wędkarskim kanapką. Białe robaki z kasterami to smaczny kąsek dla ryb. Obszerna i długa siatka wędkarska z szerokim wlotem nie tylko zwiększa komfort wędkarza, ale także umożliwia przechowywanie żywych ryb w doskonałej kondycji, tak, że można je wypuścić z powrotem do wody po skończonym łowieniu. Składany podbierak Krzysztofa ma teleskopową rękojeść o dowolnie regulowanej długości, którą można łatwo dostosować do warunków łowiska. W odróżnieniu od Jacka, Krzysztof zakłada na haczyk kanapkę złożoną z żółtego pęczaku i białego robaka. Łowiąc na różne przynęty, wędkarze szybciej określą, która z nich jest w danym dniu optymalna. Nic poważnego. Drobnica. No, teraz powinno coś brać. Widziałeś tam? I był taki... Takie wiry na wodzie, jak machnięcie ogona. Też pogoda jest ładna na ryby. Jeziorko też fajne. No, ale ładne wzdręgi są, winy. Trzeba chwilę odczekać teraz, wiesz, po tym nęceniu to jednak... O, coś się dzieje. No, na pewno drobnica jeszcze,
Tak, większa ryba musi to czekać. Pół godziny to najkrócej. Mhm. Jest coś? Nie, jest nieduży. Płatka, wiesz? Ale posyła. Tak. To jest ryba, która wchodzi... Wchodzi niemal zaraz po nęceniu, prawda? No nie wrócę się, zaraz to wypuścimy. Zobacz, jakie ładne oczy ma. Czerwone. Bardzo ładnie te ryby ubarwione, prawda? Mhm. Śluzy duże mają, wiesz? Znaczy płoć tego śluzu. O, ja też mam. Od razu porzucenie zanęty, zobacz. O, to krasnopiórka. Zwykle o tej porze trzymają się blisko powierzchni, a patrz, zeszły do dna, chyba za zanętą. Bardzo możliwe. Zgodnie z przewidywaniami, zanętą zainteresowała się najpierw drobnica. Na większe ryby trzeba jeszcze trochę poczekać. Następna? No. No musimy przeczekać ten obór okres. Może większe haczyki założyć? Nie, musimy chyba po prostu przeczekać, wiesz. Na pewno brania drobnicy się skończą, jak grubsza ryba wejdzie w zanętę. To jest charakterystyczne. Niezmącony spokój i dzikość leśnego jeziora zwabiły drapieżnego błotniaka stawowego, który znalazł tutaj dobre tereny łowieckie. Kolejna zmiana przynęty. Może kanapka z czerwonym robakiem zwabi większą rybę? Pławiki bez przerwy sygnalizują obecność drobnych ryb w zanęcie. Trzeba wykazać cierpliwość. Na pewno zostanie wynagrodzona. Na pęczak z czerwonym robakiem
połakomiła się pięknie ubarwiona wzdręga. Wzdręga pływa stadami, więc złowienie jednej daje nadzieję na następne. No nie wiem, czy nie będzie potrzebny w odbiorach. Zobaczymy, czy się da podnieść. No, ja bym nie ryzykował. Spróbuję. No, zaraz ją zerwiesz, czuję. Nie. Wzdręga, zwana często krasnopiórą, jest podobna do płoci. Jednak ma większą, wpadającą w złoty odcień łuskę i bardziej jaskrawe, karminowo-czerwone płetwy. Ryb do siatki. Dobre brania ryb są okazją do próbowania różnych przynęt. Może żółty pęczak z kasterem okaże się równie skuteczny? Efekty działania zanęty są coraz bardziej widoczne. Takie branie wywołuje dreszczyk emocji nawet u doświadczonego wędkarza. Zaciętą rybę trzeba szybko odciągnąć od zanęconego miejsca, aby nie spłoszyła żerujących tam ryb. Krasnopióra. Cudowna. To ładniejsze, karaś czy krasnopióra? Też trudno powiedzieć. Aby czerwony robak był atrakcyjny jako przynęta, należy założyć go na haczyk delikatnie. Najlepiej za zgrubienie zwane siodełkiem. Od czasu do czasu warto zarzucić wędkę obok pola nęcenia, na granicy roślin wynurzonych. Niektóre ryby zwabione zapachem zanęty kręcą się obok, nie żerując w niej. Ale idzie wzielska, co? O koń.
Uważaj, 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 bo tam ucieka w zielsko. Uważaj. Do góry go. Do góry, do góry, bo ucieknie. Spokojnie. Dorodny okoń, zwabiony dużą ilością żerujących w zanęcie ryb, nie gardzi żadną zwierzęcą przynętą. Odbierasz. Pomóc ci? Nie. Zasadę. Ale zwiewa. Chcemy wejść trochę. Doskonale. Daj. No wiesz co? Okoń. No ale jak się dokłada czerwone robaki, to się można spodziewać takich pokazów. Wystarczy oderwać wzrok od spławików, aby ujrzeć obok bogaty świat owadów, uwijających się wśród pływających roślin. Na spodniej stronie pływających liści gromadzi się wiele drobnych organizmów zwierzęcych, które są chętnie wyjadane przez ryby. Zapach smużącej zanęty rozprzestrzenia się w wodzie, wabiąc coraz więcej ryb, które podążają do jego źródła. Mniej podejrzliwie traktują wtedy każdą napotkaną przynętę. Polując walczącą rybę w mocno zarośniętym łowisku, trzeba tak manewrować wędziskiem, aby nie dopuścić do zaplątania żyłki o rośliny, gdyż może to kosztować utratę zdobyczy. Duży karaś jest w gąszczu roślin nie lada przeciwnikiem. W tym leśnym jeziorze natura hojnie obdarowała ryby złotymi łuskami.
Lekkie, czterometrowe wędzisko odległościowe z odpowiednio dobranym kołowrotkiem o szpuli stałej czyni wakacyjne łowienie prawdziwą przyjemnością. Proca wędkarska pozwala na celne i niemal bezgłośne nęcenie na dużą odległość, tak lekkimi składnikami jak pęczak, groch, kukurydza czy białe robaki. Wędziska z serii New Dimension łączą w sobie wyjątkową lekkość i sprężystość z niezwykłą mocą. Zobacz, Krzyś, zarzuciłem tam z prawej przy grzybieniach i od razu branie. Zobacz, zaczął odpływać. Rzeczywiste walory wędziska można ocenić dopiero w pojedynku z dużą rybą. Co to jest? Nie wiem. Jakoś dziwnie walczy, wiesz, tak dosyć statycznie. Ty to karaś, no. Ale taki duży? O, no zobacz, jak karpik. Piękny, złotołuski karaś. Mam go. Duży, oliwkowo-złoty lin pod koniec pięknego wakacyjnego dnia jest wspaniałą nagrodą za cierpliwość. Czyż można więcej oczekiwać od tego urokliwego leśnego jeziora?
Następnego dnia obaj wędkarze postanowili spróbować szczęścia w zarośniętej zatoce jeziora, do której można było dostać się tylko łodzią. Ponieważ okazało się, że w jeziorze występują duże liny, one właśnie stały się celem popołudniowej wyprawy. Zapowiadała się dobra pogoda. Nad jeziorem zapanowała cisza, przerywana tylko delikatnym szmerem wioseł płynącej wzdłuż trzcin łodzi. Zamglone słońce rozpoczęło powolną wędrówkę ku wierzchołkom drzew. Liny to ryby ostrożne i płochliwe. Podpłynięcie więc do łowiska musi być ciche, bez niepotrzebnych manewrów i stukania wiosłami o burty łodzi. W nienęcone uprzednio łowisko należy wrzucić zanętę bezpośrednio przed łowieniem. Co prawda plusk wpadających do wody kul może nieco spłoszyć ryby, ale na pewno wrócą, zwabione atrakcyjnym zapachem sprawdzonej wczoraj zanęty. Wrzucone przez Krzysztofa kule rozpadły się przy uderzeniu o wodę, tworząc chmurę zanęty. Oczekiwanie na branie grubego lina tylko z pozoru wygląda na nużące. Co pewien czas Jacek i Krzysztof sprawdzają, czy przynęta wygląda świeżo i naturalnie. Lin jest surowym weryfikatorem podawanych przez wędkarzy przysmaków. Kombinacja kasterów i czerwonych robaków to polecana przez fachowców bardzo skuteczna przynęta na duże liny.
nie należy lekceważyć najdrobniejszych nawet ruchów spławika. Lin lubi czasem długo bawić się przynętą. Aby zacięcie mogło być skuteczne, trzeba delikatnie skasować luz żyłki między szczytówką wędziska a spławikiem. Jest. O. Chwila, na którą warto było tak długo czekać. Zacięty lin nie daje się tak łatwo oderwać od dna. Naprawdę niezła sztuka. Jak łódź podwodna. Lin nurkuje gwałtownie, próbując ukryć się w kępie grzybieni. Ryba jeszcze nie skapitulowała i jest pełna energii. Jednak trzeba ją zdecydowanie trzymać przy łodzi, gdyż mogłaby zaplątać się w rośliny i zerwać żyłkę. Wybrana przez wędkarzy zatoka wygląda na dobre łowisko. Pierwsze w tym dniu branie i od razu tak dorodny lin. Niezły początek. Wydobywające się z dna bańki powietrza świadczą o obecności dużych ryb w łowisku. Są dowodem, że zanęta dobrze spełnia swoje zadanie. Krzysztof regularnie donęca łowisko białymi robakami. To znakomite uzupełnienie wrzuconej na początku łowienia zanęty. W dobrze zanęconym miejscu skuteczne bywają różne przynęty. Krzysztof postanowił złowić lina na pęczak. Trafny wybór przynęty. Spławik rozpoczął charakterystyczny taniec zaraz po zarzuceniu. Tym razem branie było szybkie i zdecydowane. Walka z dużym linem dostarcza wielu emocji, które pozostają w pamięci jeszcze długo po skończonej wyprawie.
Fajne to zielska, uważaj. No, dobra. Jeszcze nikogo. Ojej, jakie duże. Ja teraz czekaj, bo się bija. Powoli zapada zmierzch. Duża przynęta nie zawsze znaczy duża ryba. Może jednak tym razem. Długie oczekiwanie jest nieodłącznym elementem polowania na grubego zwierza. Ty co to jest? Nie wiem. Słuchaj, nie wiem. Chyba lin. Czekaj, bo to mi wraca do ziel. Nie, jeszcze nie, zobacz, to się w ogóle... Nie da się w ogóle podciągnąć. Nie widzę. Nie, no to nie lin. Stary, węgorz. Węgorz? Węgorz. Mhm. Węgorz. Ty, to jak on ci wejdzie w zielska, to nie masz szans. Zobacz, mam go na wierzchu już w tej chwili. Zobacz. Co? Zaraz, jeszcze nie, jeszcze nie. Czekaj. Dobra, udaj. Cofa się w dół na razie. Czekaj, jeszcze nie, bo nie zagarniesz ogona. Ja muszę go tutaj tak bardziej poziomo ułożyć. Może i teraz. No mówiłem, on. Z długi jak cholera. Uważaj. Czekaj. Musisz mu od ogona, wiesz? Ogon zagarnąć, bo inaczej... Myślałem, że jest koniec ogona. Nie, zobacz, on wraca cały czas. Spróbuj. Nie chcę zgiąć. Teraz. Jest. Ale ja go w rękę nie wezmę. To nie lin. Czekaj, wyjmiemy go z środka. Nadchodzący zmierzch obiecuje niejedną emocjonującą przygodę. Ale zostawmy łowców. Sam na sam z naturą. Wakacyjna przygoda jeszcze się nie skończyła.